B&B Love, nowy program TVN-u, w którym można znaleźć miłość. W jakim byłaś momencie swojego życia, że zdecydowałaś się na udział w tym programie? Nie planowałam tego. Znajomi mnie namówili. A w jakim etapie byłam? Byłam singielką, więc dlaczego nie? W B&B Love poznamy Polaków, którzy mają swoje rezydencje, hotele, wille poza granicami Polski. Jak to się stało, że i ty masz takie miejsce na ziemi? Zupełny przypadek. A właśnie sam wyjazd był zupełnym przypadkiem i to, że mam Airbnb. Znaczy był taki plan, ale póki co kupiłam ziemię. Na Zanzibarze? Tak, na którym miało powstać Airbnb, nasze Airbnb. Niestety, jeszcze go nie ma. To jest niestety proces, bardzo długi na Zanzibarze. No więc wynajęłyśmy willę i prowadzimy Airbnb. Ale ten moment, kiedy Zanzibar stał się też twoim miejscem na ziemi, to chyba była pandemia, prawda? To jakoś utrudniało? Bardzo utrudniało, ponieważ musiałyśmy oszukiwać z szczepieniami i z takimi różnymi utrudnieniami, które były podczas właśnie pandemii. Ale Zanzibar był na tyle otwarty, że to się bardziej udawało niż gdziekolwiek indziej by się pewnie nie udało. Wiele osób może też chciałoby pójść twoją drogą, ale nie wie jak. Wyobraża sobie, że to może jest piekielnie trudne. Jak wygląda prowadzenie takiego biznesu na Zanzibarze? Nie jest to łatwe, bo to jest muslimski kraj, więc przede wszystkim kobiecie jest tam bardzo trudno. Może nie bardzo, ale jest trudno, dużo trudniej niż mężczyźnie. Często wyręczam się moimi znajomymi, jak potrzebuję, mężczyznami, którzy mogą coś załatwić. Ja bardzo lubię wyzwania, więc czasem dla mnie nie ma rzeczy, których nie można załatwić. Dużo rzeczy załatwia moja córka, bo ona akurat jest w takich ofisowych rzeczach lepsza niż ja, ale ogólnie uważamy, że ja zawsze byłam taką osobą przebojem przez życie i zawsze mi się wszystko udawało, zawsze spadałam na cztery łapy. A ta przebojowość, o której mówisz, w relacjach z mężczyznami jest czymś takim, co ich zadziwia, szokuje? Zadziwia, szokuje i odstrasza, tak, bo chcieliby poznać tygrysa, ale chcieliby zrobić z niego kotka. A tak się nie da. A tak się nie da. Dokładnie. W B&B Love to jest taki format, w którym odwiedzają cię single, panowie też szukający miłości. Oni poznają nie tylko ciebie, ale też twoje codzienne życie, twój biznes. Jakie masz wspomnienia z tego czasu nagrań? Dla niektórych to był szok, jaki prawdziwy jest Zanzibar, bo ja starałam się pokazać Zanzibar taki, jaki jest naprawdę. To nie jest tylko błękitny ocean i biała plaża. To jest też zmaganie się z codziennościami, czyli właśnie to, że to jest kraj muslimów. To jest też kraj, gdzie jest bardzo duża bieda, wyspa, w której jest, nie jest bardzo duża bieda, bo tam ludzie nie głodują, ale żyją bardzo, bardzo skromnie. Więc takie rzeczy bardzo szokowały uczestników, a ja starałam się jednak pokazać, jaki jest Zanzibar naprawdę. A jaką ciebie zobaczyli? Taką, jaka jestem. Czyli? Naprawdę. Zwariowaną, nieobliczalną, naturalną, nie wiem. A ty jakich panów poznałaś? Bardzo fajnych. Tak, poznałam bardzo fajnych panów. Telewizja bardzo mile mnie zaskoczyła. Kandydatów, jacy zagościli w naszym Airbnb. Naprawdę za każdym razem, jak wchodził chłopak, to było większe dla mnie zaskoczenie. Naprawdę po drugim już sobie myślałam, Boże, kto będzie trzeci? Aż się bałam. To jakie były wasze losy i czy był happy end, dowiemy się pod koniec sierpnia w B&B Love. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Zapraszamy.